Dzień dobry, kochani, witamy Was w kolejnym vlogu na naszym kanale. Długo się zbieraliśmy w sumie do nagrania tego filmu. Może zaczniesz od przywitania. Tak naprawdę, dzień dobry, kochani. Tak naprawdę to nie będzie vlog, tylko taki mały update sytuacji i tego, co się u nas dzieje. Ostatnie dni były dosyć dla nas trudne, dosyć ciężkie z racji tego, że zmagam się teraz z demonami przeszłości. Przerabiam aktualnie na terapii bardzo trudne, bardzo ważne i bardzo wymagające ode mnie tematy. Ostatnie 3 dni nie miałem nastroju, nie miałem humoru, trawiłem to wszystko, analizowałem, zastanawiałem się i bardzo eksplorowałem przeszłość, że tak to nazwę. Ja tylko mogę dodać od siebie, że faktycznie potwierdzam to, co Patryk mówił, bo teraz wracał przez ostatnie kilka dni do jakichś takich sytuacji sprzed paru lat, gdzie mówiłeś, kurde, mogłem powiedzieć to i to wtedy, mogłem zareagować inaczej, mogłem... Zupełnie inaczej to wszystko trzeba na to wszystko spojrzeć, zupełnie innych metod, technik się używa, zupełnie inaczej człowiek, wiedząc, posiadając taką wiedzę, jaką ja zaczynam posiadać, bo to jest początek mojej drogi, zupełnie inaczej to życie by wyglądało, zupełnie inaczej w różnych sytuacjach, w różnych takich życiowych scenach, nazwijmy to, bym się, każdy z nas by się tak naprawdę totalnie inaczej zachowywał. Tak, tym bardziej, że co Patryk chodzi na terapię, ale dużo też przerabiam po prostu po tych spotkaniach z Patrykiem, dużo rozmawiamy. Ja staram się tak jakby zrozumieć, czy jest coś na przykład, co ja mogę robić lepiej, żeby Patrykowi w tym wszystkim pomóc. No i Patryk też zwraca mi dużo uwagi na jakieś takie, powiedzmy, moje zachowania, gdzie powinienem na przykład inaczej coś powiedzieć, albo inaczej, wiecie, obrać słowa, bo to czasami po prostu chodzi o dobór słów, który się powinno użyć. Dokładnie. Nie wiem, czy można powiedzieć, że zwracam Ci uwagę, co też jakby instruuje Cię i pokazuje, czego ja się dowiedziałem, żebyś na własny sposób to przetrawił. Tutaj, czy ja zwracam Ci uwagę, ale nie do końca bym, wiesz... Nie chodziło o takie zwracanie uwagi w takim negatywnym, że wiesz, że coś robię źle, tylko po prostu zwracać uwagę, czyli tak jakby nakierowywać na pewne rzeczy. O, pod tym kątem. To jest dopiero początek mojej drogi i ja już tak fajnie się w tym wszystkim odnajduję i tak fajnie pokazuje mi to, jak powinno się postępować. Oczywiście długa droga jeszcze przede mną, ale chcę, żebyście wiedzieli, że nie zawsze jest kolorowo, że nie zawsze z taką pozytywną energią no człowiek wstaje. Jeszcze teraz, jak jestem w terapii, no pokazuję, jak to wszystko jest trudne, jak ten proces jest wymagający. W ogóle myślę, że też i Tobie się troszeczkę to udzieliło, ale też kilka sytuacji w związku z budową no nakręciły tą spiralę tych takich negatywnych, wiecie, wibracji i też jakoś nie miałeś wczoraj, prawda, nastroju. Potrzebowaliśmy też i odpoczynku, i zresetowania się. Ostatnie 2 dni cały czas jeździliśmy na działkę, spacerowaliśmy. Wczoraj byliśmy chyba ze 4,5 godziny na naszej budowie, w naszym domu. Wzięliśmy sobie herbatki. W ogóle myślę, że wstawimy Wam tutaj urywki z drona. Wzięliśmy sobie drona, żeby nim polatać, żeby porobić takie pamiątkowe ujęcia naszego domu z góry. Także zostawimy Was też tutaj zaraz na pewno z takimi przebitkami. Tak, ale faktycznie ten tydzień był generalnie ciężki. Po pierwsze, tak jakby, że czułem potrzebę, żeby Ciebie wspierać w tym procesie trawienia. Z drugiej strony, no, jak wiecie, budowa idzie w bardzo zatrważającym tempie i po prostu jesteśmy teraz na etapie, że musimy koordynować po prostu pracę kilku zespołów, kilku ekip jednocześnie. Największym wyzwaniem, jakim teraz się zmagamy, to są projekty wnętrz, z tego względu, że tak jakby bardzo dużo pracy od tego zależy, czyli na przykład cała elektryka, hydraulika. Wszystko zależy od tego, co gdzie będzie ustawione, jak to będzie po prostu funkcjonowało. Nie mamy jeszcze projektów góry, więc bez projektów góry nie jesteśmy w stanie tak jakby wyegzekwować poniekąd właśnie tych projektów takich technicznych, które pomogłyby nam już na tym etapie prac budowlanych, więc jesteśmy troszkę wstrzymani. No i wiecie, z jednej strony mamy ekipę, która budowlaną, która idzie naprawdę jak burza, bo ten dom, wszyscy są w szoku. Spotkaliśmy kilka, wczoraj jeszcze jak byliśmy na spacerze, spotkaliśmy kilku sąsiadów, tak niezależnie jak sobie spacerowaliśmy i faktycznie wszyscy podziwiają, jak szybko to rośnie. I wszyscy pytają, no to co, kiedy się wprowadzacie, czy już jesteśmy spakowani? To jest też w ogóle
ogóle taki etap, gdzie tą budowę naprawdę widać bardzo szybko, że te prace postępują. Później jak wejdziemy do środka, będzie to na pewno troszeczkę no, mniej widoczne i mniej spektakularne, aczkolwiek bardzo dużo właśnie zależności jest z tych, o których Przemysław powiedział. Jeszcze też oczywiście czekamy na okna, ponieważ okna będą na początku kwietnia. One się teraz produkują, my za stal i za te wszystkie rzeczy zapłaciliśmy już prawie pół roku temu. Teraz po wymiarach, po odmierzeniu tego wszystkiego będą one tworzone, to wszystko jest robione na zamówienie, więc teraz ten miesiąc będzie taki... Czy będzie przestojem, można tak powiedzieć? W sumie nie. Raczej, w sensie na budowie będzie się coś działo, tylko po prostu byłoby, można by było więcej pracy skoordynować, żeby to było bardziej tak jakby płynne. Ale zostawiamy temat budowy na razie na boku. Zostawimy wam tutaj przybitki, bo wczoraj polataliśmy sobie dronem. Też zwiedzaliśmy tak okolice z góry, jak to wszystko wygląda. I powiem wam szczerze, ja jestem pod mega ogromnym wrażeniem, jak ta właśnie natura zaczyna się budzić do życia, jak się zielono zaczyna robić. Mimo tego, że tam jest większość drzew takich iglastych, więc one są zielone cały rok, to teraz tak jakby najpiękniejszy to jest chyba czas w roku. Wczoraj właśnie jak Przemysław zrobił takie ujęcie, że jest tutaj cała ziemia, nasza działka, las i tak dalej, i wziął kamerę tak do góry i zobaczyliśmy, ile tam jest zieleni dookoła, jak te lasy, te parki, jak to wszystko wygląda. To jest po prostu coś niesamowitego, coś obłędnego, bardzo fajnie nam tam jest. To jest, czujemy bez zastanowienia, bez wątpienia, że to jest nasze miejsce na ziemi. Chcemy osiąść tam, chcemy mieszkać. Bardzo dużo też osób mówi, że no to na pewno nie jest nasz docelowy dom. My jesteśmy o tym przekonani, że to jest właśnie docelowe miejsce, docelowy dom. Ja sobie nie wyobrażam, gdzie moglibyśmy indziej się zagnieździć, gdzie osiąść. Także myślimy, że to jest docelowe miejsce. Bardzo dużo też osób zwraca nam uwagę, że nieważne, czy my szybko budujemy ten dom, tylko jak on jest budowany. My akurat co do tego nie mamy wątpliwości, jesteśmy przekonani i pewni. Też tak naprawdę nie robimy nic na gwałt, nic na tak ad hoc, ponieważ to wszystko jest zaplanowane i właśnie teraz to, o czym mówiliśmy, że no, będziemy troszeczkę wstrzymani, bo nie chcemy pospieszać dziewczyn. Chcemy, żeby to było zaprojektowane i zrobione, po prostu uszyte na miarę pod nas, więc nie chcemy z niczym się spieszyć. Wiadomo, tym, co możemy się, oczywiście. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Takie chyba było kiedyś powiedzenie. My generalnie od samego początku mieliśmy taki zamysł, żeby zrobić to tak, wiecie, powoli, racjonalnie, ale to jakoś samo z siebie wynika, że taki pośpiech, może nie tyle co pośpiech, tylko po prostu warunki atmosferyczne były sprzyjające ku temu, aby bardzo wiele etapów budowy zakończyć już w zeszłym roku. Tej zimy było, nie tak, wiem, my tak z naprawdę miesiąc. Tego w ogóle sami nie przyspieszyliśmy. Po prostu ekipa, no to, że płynność finansowa z naszej strony też jest, to wszystko no, skumulowało się i doprowadziło
doprowadziło nas do tego momentu, że mieliśmy tak naprawdę rozpocząć budowę na wiosnę, czyli teraz byśmy pewnie ruszali z pierwszymi pracami na działce, a już dom tak naprawdę stoi, zadaszenie i ścianki działowe na piętrze będą zrobione do piątku przyszłego tygodnia, także bardzo szybko nam to idzie. Właśnie otrzymaliśmy kolejne zamówienia naszych perfum, bardzo szybko, bardzo jakoś tak dużo ostatnio zamówień idzie, bardzo się cieszymy i bardzo z tego tytułu Wam dziękujemy. My ten filmik, mówię, kto będzie chciał go obejrzeć, to obejrzy, kto nie będzie chciał, to nie będzie go oglądał. To jest takie układające w naszej głowie, my tego filmu tak chyba bardziej potrzebujemy niż żeby zakończyć ten taki trudniejszy okres, trudniejsze 4 dni w naszym życiu. Naprawdę to był dla mnie jeden z trudniejszych takich okresów, jakie miały miejsce w moim życiu, ponieważ bardzo dużo musiałem sobie poukładać, poprzestawiać, bardzo dużo było takich we mnie wewnętrznych blokad, także uznajmy, że ten film jest takim oczyszczeniem, jest poukładaniem sobie wszystkiego w głowie. I ja tylko jeszcze od siebie może dodam tylko to, że to był też taki przyspieszony kurs życia z tego względu, że w przyszłym tygodniu, czyli we wtorek wyjeżdżamy nad morze, jedziemy tam z Patryka rodzicami i z moimi rodzicami, ja już po prostu nie mogę doczekać. Jedziemy świętować moje imieniny, ponieważ 17 marca obchodzę imieniny. Jak wiecie, ja zawsze wszystkie okazje bardzo lubię świętować. Ale Patryk zawsze jest taki, że my generalnie zawsze mieliśmy taką tradycję, że na takie właśnie urodziny, imieniny staramy się wyjeżdżać, staramy się być, wiecie, w innym miejscu, żeby jednak celebrować ten czas. I właśnie tutaj Patryk, jak powiedział, że zarezerwował wyjazd nad morze. My o tym w sumie rozmawialiśmy, bo cały czas jeździliśmy w góry i tak gdzieś tam mówimy, trzeba chyba zmienić troszkę destynację i wybrać się na nasze polskie morze. Ja tym bardziej jeszcze uwielbiam polskie morze o tej porze roku, kiedy to, wiecie, nie ma tych tłumów, nie ma tych parawanów, można się przespacerować plażą, podziwiać te widoki. Jest zimno, to prawda, zawsze jest zimno tak, o tej porze i wieje. Tak, trzeba się po prostu ciepło ubrać i dla mnie z myślą o Parysie ten wyjazd jest zorganizowany, ponieważ bardzo chcemy zobaczyć jego reakcję na plaży, jak on zareaguje na piasek, jak będzie miał taką przestrzeń. Jedyne, czego się boimy, to, że będzie właśnie wiało, ponieważ Parys nienawidzi wiatru, więc zobaczymy, jak mu te warunki atmosferyczne będą się podobały, ale tak chcieliśmy po prostu, żeby to on miał. Z update'ów, słuchajcie, chyba nam się udało oduczyć Paryska załatwiania w domu. Słuchajcie, nawet mieliśmy ostatnio sytuację, gdzie byliśmy... Wczoraj to było. Wczoraj? Wczoraj byliśmy na chwilkę u rodziców tylko. Przedwczoraj, że byliśmy u Patryka rodziców i słuchajcie, Parys zapukał w szybę balkonową, że chce wyjść się załatwić po prostu do ogródka. I otworzyliśmy mu te drzwi, faktycznie poszedł sobie, załatwił się i wrócił. Znaczy generalnie, co możemy też jeszcze powiedzieć, bo nie pokazujemy też tego na filmach, bo zazwyczaj, wiecie, pokazujemy Paryska gdzieś tam w takich sytuacjach, że on się, nie wiem, bawi przedrzeźnia, ale naprawdę poświęcamy mu bardzo dużo czasu na treningi, wychodzimy z nim regularnie. Teraz jak się już zrobiło troszkę cieplej na dworzu, jest nam też dużo łatwiej, z tego względu, że Parysek też chętniej wychodzi, bo wcześniej było po prostu, no, jak było zimno, to on zaraz kulił ogon, chciał wracać, nie chciał się załatwiać, więc te spacery były zarówno tak jakby męczące dla niego i dla nas, bo musieliśmy go zmuszać do tego, żeby się załatwić. Bardziej dla ciebie, bo ja naprawdę tutaj trzeba przyznać, mało z nim wychodziłem, no bo ja też nie lubię zimna, nie lubię jak jest no taka pogoda, a teraz dzisiaj 6:10, Parysek mnie łapką obudził, wstaliśmy, zamknęliśmy Przemysławowi drzwi, żeby mógł sobie pospać, a my poszliśmy na spacer, także ja też się cieszę, bo teraz chyba nawet można powiedzieć, że ja więcej z nim wychodzę, aniżeli ty, prawda? No. Tak, to akurat się zgadzam z tym. Staramy się zazwyczaj rano, żeby wyjść razem, żeby, wiecie, tak, mimo tego, że jest to godzina 6, ale żeby wstać razem, spędzić ten czas, wtedy tak jakby ten dzień troszkę wolniej budzi się do życia, bo zazwyczaj gdzieś tam te poranki są takie dosyć chaotyczne, dużo rzeczy się robi naraz, bo trzeba na przykład ogarnąć przed południem, więc teraz mieliśmy kilka też dni takich, że wstaliśmy faktycznie rano, napiliśmy się na spoko, wyszliśmy z Parysem, napiliśmy się herbaty, napiliśmy się kawy, tak, wiecie, usiedliśmy na kanapie, włączyliśmy sobie coś w telewizji, żeby, wiecie, tak jednak
ze spokojem wejść w ten dzień, nie w takim po prostu pośpiechu, i to jest, uważam, też mega fajne i to też gdzieś tam dało nam takiego, nie wiem, takiej przestrzeni tak, do złapaliśmy do po prostu oddech, którego bardzo potrzebowaliśmy i mówię, ten film jest oczyszczeniem, ja bardzo tego potrzebowałem i przepraszam Was za to, jeżeli będzie Was ten film troszeczkę nudził albo no nie tego oczekiwalibyście po naszych filmach, ale naprawdę no od czasu do czasu trzeba zrobić też coś dla siebie i miałem bardzo dużą blokadę. Chcę, żebyście o tym wiedzieli przed nagraniem kolejnego, następnego filmu, czyli właśnie tego, który teraz nagrywamy. Bardzo prosimy, ja Was proszę, nie chcę teraz mówić za nas, bardzo Was, kochani, proszę o wyrozumiałość. Ciężko mi się dzisiaj nagrywa, ale chcę, żebyście wiedzieli, że to jest też coś, dzięki czemu mi będzie lepiej, dzięki czemu będziemy mogli wrócić do regularności i do tej energii, którą tak uwielbiacie, którą tak kochacie, ale chcę, żeby wiedziały wszystkie osoby, które w terapii są, że nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest z uśmiechem, aż mi się głos po prostu łamie, bo ja tak naprawdę można by pomyśleć, że nie miałem jakichś takich dużych problemów, a teraz wychodzą różne rzeczy, z którymi trzeba się uporać, z którymi trzeba sobie poradzić. Jestem bardzo zadowolony, jestem bardzo dumny, że w taką stronę to wszystko idzie, ponieważ robię to dla siebie przede wszystkim, robię to dla moich bliskich i mam nadzieję, że jak już będę na takim bardziej zaawansowanym etapie, będę w stanie podzielić się różnymi rzeczami z Wami. Na tym też bardzo będzie mi zależało, także z mojej strony na dziś to tyle. Bardzo się cieszę właśnie, Patryczku, i dziękuję za to, że dałeś taką możliwość, aby również moi rodzice mogli do nas dojechać. Dla nich to będzie chwila, moment, dwie godzinki będą na miejscu. Tak, no bo będą mieli naprawdę blisko, także ja nie mogę się doczekać, ponieważ to będzie pierwszy nasz taki wspólny wyjazd. Moi rodzice, w ogóle moja mama to się tak cieszy, że będziemy wszyscy razem, także myślę, że to będzie cudowny czas. Oczywiście będziemy nagrywali filmy, mamy nadzieję, że nasze głowy, moja głowa i psychika na to pozwoli, także bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że jesteście w tym dzisiejszym filmie trudnym dla mnie z nami. Zapraszamy Was oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału. Koniecznie zostawcie nam jakieś miłe słowo w komentarzu, żeby tak tego wiatru w żagle naprawdę złapać. Napiszcie, jesteśmy z Tobą, wspieramy Was, dziękujemy, cokolwiek, miłego dnia życzymy Wam wszystkim, kochani. Ja już nic nie mówię, ponieważ to miał być króciutki film, a oczywiście się rozgadaliśmy. Życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Ja Tobie tylko gratuluję tego, że się otworzyłeś, wyzbyłeś się tego, co Ci na sercu leżało. Także, kochani, dziękujemy Wam jeszcze raz bardzo. Do zobaczenia, pa!